wyjaśniam już czym prędzej. No pisarz jednak to jest coś więcej. No, to jestem autorem jednej książki, zamierzam to robić oczywiście, ale czy zasłużę kiedyś na miano pisarza i czy to się rozwinie w ogóle w pisarstwo, to jest druga sprawa. To jest złożony proces, bo literatura i dochodzenie do takiego momentu, w którym można o sobie powiedzieć pisarz, to jest... Ja bardzo długo dochodziłem do momentu, w którym zacząłem mówić o sobie muzyk, więc wiem, ile to mnie kosztowało i ile to wymaga pracy i też takiej wiary w siebie, a też zrozumienia swojej roli, bo zrozumienie swojej roli nie tylko w karierze zawodowej, ale w życiu to chyba podstawowa rzecz, prawda, żeby dobrze ją spełniać. Powiedz mi, zastanowiła mnie jedna rzecz. Mówiłeś o tym, że tę książkę, tę konkretnie książkę, zacząłeś pisać już bardzo dawno. Powiesz coś o tym? To nie jest tak, że tę książkę zacząłem pisać bardzo dawno. Ja w ogóle zacząłem pisać dawno, bo zacząłem pisać na studiach. I o ile to jest dawno, no dla mnie to jest chyba dawno już. Z 15, nie, 20 lat temu, no jednak to. Więc zacząłem wtedy pisać, w ogóle interesować się... Nie tyle literaturą, bo zainteresowałem się właśnie w Raczkach i muszę tu wspomnieć o bibliotece szkolnej i pamiętam takie zawody, co dzisiaj jest pewnie niepopularnym zajęciem wśród młodzieży, a może jest, a ja tego nie wiem, to ściganie się na ilość przeczytanych pozycji, właśnie o tym przed chwilą mówiliśmy i te porównywaliśmy, wypożyczone, a czy przeczytanych to... Bo czarna lista straszyła przecież. A no tak. Wypożyczonych, ale czy przeczytanych, to nie wiadomo, prawda? Więc literaturą zainteresowali mnie nauczyciele przede wszystkim. I tu w Raczkach. I... muszę powiedzieć, że... Przepraszam, ale muszę powiedzieć o mojej nauczycielce z liceum, o pani Mareckiej. I nie mogę o niej zapomnieć, bo... Pół szkoły, ona wzbudzała takie ambiwalentne uczucia dosyć, bo pół szkoły jej nienawidziło, a pół kochało. No ale to chyba takie postaci zawsze pamięta. I ona była na tyle barwną postacią, że no, była przez część niezrozumiana zupełnie, a część poprowadziła za sobą. Ja byłem w tej drugiej części, która za nią poszła, więc... Wracając do literatury. To zacząłem pisać na studiach. Najpierw to były jakieś takie bajki, bo ja się strasznie nudziłem na francuskim, muszę powiedzieć. Ale nie nudziłem się na tym francuskim, dlatego że nie kocham francuskiego, bo go kocham. Ale ja po liceum zostałem przydzielony na studiach do... Co jest dla mnie zupełnie jakimś kuriozum w tej chwili, ale ja próbowałem coś z tym zrobić, ale mi się nie udało. Pewnie dzisiaj byłoby inaczej, ale... Byłem w grupie zaawansowanej już. Właściwie byłem zaawansowany, bo mogłem zdawać. Byłem przygotowany na tyle z tego francuskiego, że mogłem zdawać maturę. Natomiast na pierwszym roku studiów przydzielono mnie do grupy podstawowej. Ja z tym walczyłem, byłem u dziekana i tak dalej. Chciałem iść na niemiecki, tam na różne inne. Ale jakoś to się nie udało, nie pamiętam dlaczego. Jakieś były idiotyczne procedury. Dzisiaj bym tego tak łatwo nie puścił. No więc nudziłem się na tym francuskim i zacząłem z tych nudów, żeby już tego un, deux, trois, już tam nie uczyć się je suis tué, to zacząłem po prostu pisać jakieś tam bajki dla frajdy, gapiąc się w okno. No później zrozumiałem, że to pisanie tych bajek sprawia mi przyjemność. Później zacząłem rozumieć, że to nie jest tylko czysta przyjemność ze spisywania jakichś abstrakcyjnych historii, tylko że za pomocą słowa można powiedzieć coś więcej oprócz tego, co jest napisane, że tam jest jakieś drugie dno, albo nawet i trzecie i piąte, jeżeli ktoś umie to zawrzeć. I zaczęło mnie to fascynować. Tak jak miałem w zwyczaju czytać książki, to takie czytałem, ale czytałem już bardziej rozumnie, szukając właśnie tego drugiego, trzeciego dna. Później zacząłem obserwować różne style pisarskie i no, żeby coś poznać, musimy to robić, prawda? Nie można nauczyć się pisać bez czytania i pisania. Tak jak nie można, nie wiem, no, nauczyć się jazdy samochodem bez praktyki, prawda? Tak, więc później zacząłem pisać opowiadania. Naturalną potrzebą na pewnym etapie jest chęć sprawdzenia się, więc zacząłem wysyłać te opowiadania tam w różne miejsca.
No i ono, no i tam kilka mi wydrukowano w różnych tam jakichś kwartalnikach literackich. Nawet byłem w takim zestawieniu Młoda Proza Polska, już nie pamiętam, to w Szczecinie chyba. To było bardzo dawno temu, sprawiało mi wielką frajdę. No i po pewnym czasie, jak już wyszło jedno, drugie, tam trzecie opowiadanie, czy tam czwarte, to sobie dałem spokój z wysyłaniem tych opowiadań, bo jakby nasyciłem swoje ego na tym etapie już wystarczająco dużo, żeby tego nie robić, bo pomyślałem sobie, że okej, jeżeli chcesz to robić na serio, to przestań wysyłać te opowiadania, tylko zacznij to traktować poważnie po prostu. No i ten proces trwał. I on się nigdy nie kończy tak naprawdę, bo to jest jedno z takich zajęć, o których nie można powiedzieć, że tak, już umiem. Tak jak, nie wiem, wrócę do prowadzenia samochodu, chociaż nie wiem, czy ten proces też się kończy kiedykolwiek. Czy proces uczenia się czegokolwiek kiedykolwiek się kończy, bo być może nie. Więc tak samo jest z pisaniem. To się cały czas dzieje i ta książka jest naturalnym etapem, takim wyjściem do czytelnika, też do krytyków, do dziennikarzy, do ludzi zorientowanych, po to, żeby właściwie ocenić punkt, w którym się aktualnie jest. I to nie dzieje się, po części to się dzieje oczywiście z rozbuchanego ego, to jest jasne, ale po drugie to się bierze z takiej realnej potrzeby zrozumienia, w którym punkcie się aktualnie jest i co dalej należy robić, bo bez wyjścia do ludzi, do dziennikarzy, do czytelników, tego się nie da zrobić. Więc o to jest. Ja tutaj jeszcze może wspomnę, że ja chciałabym bardzo, żebyście wy państwo też uczestniczyli tutaj w tej naszej rozmowie, bo ja nie jestem tutaj tak naprawdę po to, żeby przepytywać Tomka, tylko chciałabym bardzo, żebyśmy się lepiej poznali. Zapraszam. Dlatego też mam taką propozycję. Ale może najpierw ja. Tomek, jako że jestem... Też tak robię. Ja cię rozumiem, Edyta. Jako że wiadomo, jestem panią bibliotekarką, spotykam się, wypożyczam twoją książkę oczywiście czytelnikom i spotykam się z różnymi, najróżniejszymi opiniami. W związku z tym muszę ci powiedzieć, że napisałeś książkę każdą, może tak. Mianowicie, jest trudna, ale jest też łatwa i przyjemna. Jest sensacją, jest też książką drogi. Jest dywagacją na tematy niety, jak również zblazowanego Borysa. Mnie ta książka bolała, muszę ci powiedzieć. Możesz się do tego odnieść? Mogę. Wiesz dlaczego, tak? No. Mam nadzieję, że nie bolała cię ze względu na fatalny poziom mojego pisarstwa, tylko ze względu na historię. To znaczy, o ile jestem dość upierdliwym recenzentem, tak tutaj naprawdę się raczej do niewielu rzeczy mogłabym przyczepić. Tutaj ci trochę pokażę. Natomiast... Rozumiem, o czym mówisz. To piosenka, jeżeli... Piosenka, już jestem przyczepiony, piosenka. Książka, jeżeli państwo ją przeczytali, to jest historia dwóch prawie 40-latków, osób, które spotykają się po 20 tam latach niewidzenia się. To jest Borys i Aneta, zwana przez Borysa Nietą w skrócie. To jest historia 40-latków po 20 latach niewidzenia się. I oni się spotykają tam, udają się w pewną podróż, właściwie dosyć przypadkiem. Ale nie cała fabuła jest dla mnie w tym wszystkim ważna i powtarzam zawsze na wszystkich spotkaniach i wywiadach, że ta fabuła jest czymś przypadkowym. Ja zupełnie nie przywiązuję do niej uwagi, w ogóle nie przywiązuję uwagi do gatunku. Bo właściwie w XXI wieku przywiązywanie uwagi do gatunku to jest albo nieświadomość, albo pewna stylizacja, bo te gatunki już się właściwie rozmyły i są hybrydami tak naprawdę tego, czym kiedyś były. I to nie mówię tylko o literaturze, ale też o muzyce, czy w ogóle o sztuce, bo sztuka XXI wieku, czyli weszła już dawno w taki etap postmodernistyczny, czyli wymieszania tego wszystkiego, co... I sztuki wysokiej, i popkultury, i tego mainstreamu, i wszystkiego. Więc troszkę jest tak samo z tą książką. Tam można znaleźć wiele gatunków, wiele odniesień popkulturowych, bo... I w tym sensie ona niewiele się różni od tego, co ja robię na co dzień, pisząc piosenki. Bo tak rozumiem trochę rolę współczesnego artysty, że użyję tego słowa. Czyli
czyli pewną refleksję na temat tego, co mamy dzisiaj, co widzimy dzisiaj. Wracając do fabuły, to tak jak mówię, to jest historia dwojga ludzi, 40-latków, ludzi mi bardzo bliskich, ponieważ mam najczęstszy kontakt z takimi ludźmi, z tym pokoleniem, bo no, to jest jasne. I obserwując ich przez długi czas, żyjąc w tym środowisku, widzę, że panuje w tej generacji, albo przynajmniej w tej części ludzi, którą znam, a też spotykam bardzo wiele osób jeżdżąc po Polsce, jakaś pewnego rodzaju apatia i takie znużenie dotychczasowym życiem. Pojawia się taka pewna postawa cyniczna wobec świata, takie wycofanie i takie opuszczone ręce właściwie. Tak. Nie do kogo ci bliżej, do zblazowanego Borysa czy do zbuntowanej Niety? To zależy jak wstanę. Ale oczywiście no, to jest najczęstsze pytanie, ile Borysa jest we mnie i ile mnie w Borysie. No, pewnie jest dosyć sporo, ale to jest jasne. No, jeżeli piszę, próbuję sporządzić jakiś portret 40-latka, no to nie potrafię, albo i nie powinienem nie odwoływać się do swojego jakiegoś takiego doświadczenia, czy rodzaju przeżywania, czy pewnej wrażliwości, którą w sobie wykształciłem. No bo tylko ta jest mi dostępna, prawda? Tak naprawdę, no tylko ta. To, co obserwuję w innych ludziach, jest pewnym refleksem, pewną tylko częścią, którą oni chcą mi ujawnić. Więc Borys jest oczywiście ze mnie, nie ta też jest ze mnie. No i mówię, to jest tak, jak ja tam napisałem, to jest portret ludzi, którzy nie załapali się ani na dystrybucję, ani na rewolucję, prawda? Czyli tacy ludzie, którzy wychowali się w latach 80., 90., których ominęła ta rewolucja, bo byli jeszcze za młodzi, czyli nie mieli takiego formacyjnego, pokoleniowego przeżycia, które by ich ustawiło. Tak jak mieli nasi, nie wiem, ojcowie, rodzice, którzy uczestniczyli być może w tym przewrocie, który się dokonał w 89 roku. No ale też czas historyczny i w ogóle taki, w którym Polska była w latach 90. sprawił to, że ominął ich ten czas, który mamy dzisiaj, czyli taki, no nie chcę powiedzieć spokojny, bo dzisiaj świat jest już coraz bardziej niespokojny niestety, ale takiego pewnego dobrobytu, który jest coraz bardziej dostępny. Państwo się pewnie zaraz niektórzy obruszą, że wcale tak dobrze nie jest w Polsce i tak dalej, ale pomyślmy sobie, jak spojrzę tutaj, to widzę jakieś Mercedesy, Audi, tam różne, o, drugi Mercedes. No kiedyś były trzy samochody w raczkach, no była Wołga, druga Wołga i Fiat duży, no jednak nie można tych czasów porównywać. Ale do czego zmierzam? No, że to pokolenie nie załapało się ani na rewolucję, czyli na to formacyjne doświadczenie takie psychiczne, które sprawiłoby to, że ich życie nabrałoby sensu w takim sensie społecznym, że oni czują, że budowali tę Polskę, że to ich w pewnym sensie ukształtowało, ani też nie weszli do tego pokolenia tych, nie wiem, milenialsów, czy tego, które tam teraz się panoszy, które ma takie poczucie, że uczestniczy w takim szerokim mainstreamie, w takim przeżywaniu, nie wiem, czy budowaniu bardziej jakiegoś takiego kosmopolitycznego świata, takiej przestrzeni, która jest nasza, w której się dobrze czujemy. To jest opowieść o takich ludziach. Ja nie mówię, że pośród tych 40-latków nie ma ludzi spełnionych, bo można się spełnić i zawodowo, można się spełnić rodzinnie, rodzicielsko. I to jest pewnie najpiękniejsze spełnienie. Ale ja znam mnóstwo ludzi, którzy nie zdołali się spełnić ani w taki sposób. Ja, mimo że tu siedzę, a siedzę tutaj, ponieważ jestem, zrobiłem pewnego rodzaju niby karierę. Mówię niby, bo ja tego nie czuję. Ja nie mam poczucia wygranego życia jakiegoś, nie wiem. Ja się zmagam z tym życiem właściwie na co dzień. I to nie jest kokieteria.
przychodzę tutaj wypachniony, prawda, przyjechałem tam autem z Warszawy i jestem, kurczę, szpanuję. Ale tak nie jest, no to jest pewien, to jest pewne dekorum, w którym ja uczestniczę, ponieważ żyję w większym mieście, prawda, i to jest część jakby tego świata, ale to nic nie znaczy tak naprawdę, ja nie jestem spełnionym człowiekiem. Dlatego, że napisałem książkę, czy nagrałem dwie platynowe płyty, czy coś tam, nie wiem. Czy jestem w telewizji teraz, w tych reklamach tam. To są różne rzeczy, to należy to oddzielić zupełnie. Więc ja mówię o tym pokoleniu i mówię o rozmowach z ludźmi i o przeżywaniu pewnych spraw z ludźmi, których znam. I to jest ich portret na swój prywatny użytek właściwie, bo to jest taka próba analizy tego, z czym my się borykamy i w czym żyjemy, no w tej książce. No. Ja cię najdoskonale rozumiem, stąd mówiłam, że mnie ta książka bolała. No natomiast właśnie. Może w tej chwili już może oddam Państwu głos. To są dwie różne dziedziny. To też nie umiem na to odpowiedzieć, bo potrafię napisać tekst. To zależy od refleksji, takiego momentu oświecenia, no. Od momentu oświecenia. Czasami można napisać tekst w 5 minut i on jest i właściwie niezmieniony. Państwo pewnie znacie piosenkę Głupi ja. I tę piosenkę napisałem dosłownie w 5 minut. Takim ciągiem jakiejś takiej świadomości i nie zmieniłem tam niczego. Natomiast na przykład z piosenką Niemiłość, ostatnią piosenką, która tam wyszła, zmagałem się prawie z pół roku, ponieważ nie wiedziałem, o czym ta piosenka ma być. A jak nie wiem, o czym ma być, jeżeli nie mam takiej idei fix, no to po prostu można siedzieć godzinami i nic nie pisać. To samo jest z powieścią, czy w ogóle z prozą. Jeżeli masz pewną ideę, za którą podążasz, jeżeli masz jakiś trop, to sam proces pisania, jeżeli dysponujesz odpowiednio no, takim biegłym warsztatem, i to nie jest jakiś duży problem. Ale najtrudniejsze w tym wszystkim, czy w pisaniu prozy, czy w pisaniu piosenek, jest zrozumienie, po co i dlaczego chcesz napisać i co przede wszystkim. Bo jeżeli już to masz i mówię, dysponując jakimś tam warsztatem, to jest już jakby, to już jakby jest sprawa, jak to powiedzieć, no, to jest czysta formalność. No tak jest. Słucham. A jak długo pisałeś powieść? No i to też jest kolejne pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć. To ja muszę powiedzieć, że tu będę odpowiadał, nie będę odpowiadał na Państwa pytania zupełnie, bo ja będę próbował uciekać, bo nie potrafię określić dokładnie momentu, w którym ja zacząłem pisać powieść, a w którym po prostu sobie pisałem. Bo ta książka powstała z takiego opowiadania, które tam sobie napisałem kiedyś i się nad nim długo zastanawiałem, to zacząłem dopisywać, rozwijać, skreślać, wycinać. O, tu muszę Państwu powiedzieć, że najtrudniejsze w ogóle w tym wszystkim jest wycinanie. Kiedyś przeczytałem taki artykuł z Zadie Smith, jest taka pisarka brytyjska, bardzo w tej chwili znana. I przeczytałem kiedyś, ale strasznie dawno temu, wywiad z nią i ona powiedziała, że najtrudniejsze w pisaniu jest wycinanie. Ja wtedy tego kompletnie nie rozumiałem, później to dobrze zrozumiałem, bo można po prostu napisać, wiadomo, można napisać tony w ogóle jakiegoś bełkotu, ale żeby to przybrało jakąś sensowną formę czytelną i nie tyle czytelną, co jeszcze przybrało formę, która poraża, która boli na przykład, która dotyka, która wywołuje emocje, to najlepszym narzędziem do tego jest wycinanie. Mogę tu powiedzieć, pierwsza recenzja, którą dostałem od Jerzego Skolimowskiego, bo mam tę ogromną przyjemność i honor się znać i nawet w tej chwili bardziej troszkę znać, to powiedział mi, dobrze, bo Jerzy jest taki może mały mówny, ale mówi, dobrze, ale tnij, bardziej tnij jeszcze, wszystko tnij. A mówię, jak to tnij, no? Tam jest taki jeden taki pasaż, jak oni tam, no taki może nie, najbardziej niecenzuralny, jak oni tam uprawiają seks, prawda? I on powiedział, to jest dobre, tam jest wszystko w punkt, a resztę wszystko tnij.
No więc nie wiem, o czym mówiłem. Aha, to ile z tego wyciąłeś? Przyznaj się jeszcze. Kiedy książkę zacząłem pisać? No i po jakimś czasie, około 2 lat temu mi się wydaje, że to można potraktować jako taką cezurę i takie świadome pisanie już książki. Znaczy próbę zamknięcia tej książki, bo ona gdzieś tam była i ona w komputerze długo była. Ja ją przepisywałem, wycinałem właśnie. Dużo wyciąłeś? Bardzo dużo. Jeszcze za mało. Już teraz wiem, że za mało. No i jakieś 2 lata temu nawiązałem tam taki kontakt pewien i szef wydawnictwa właśnie Voxal powiedział, a ty coś tam, Marcin Meller zresztą, no. I mówi, a ty, słuchaj, bo ty te piosenki tam, a ty coś piszesz więcej? Ja mówię, piszę, no to pokaż mi. No i pokazałem mi, mówi, to kiedy to kończysz, kiedy mi to przysyłasz? I on mi tak zdopingował i dzisiaj jest ta książka. No, słucham. No, bohaterowie książki niewątpliwie nie mają swojego miejsca takiego, nawet fizycznie takiego swojego miejsca, tak. Nerwowy i tak. Powiedziałeś dzisiaj, że przyjechałeś z Warszawy, a co z przenoszeniem rzeczy do mieszkania nad Wisłą? No właśnie, widzisz, no, to już zdradziłeś mój sekret tutaj. No tak, pierwszy raz w życiu w ogóle zdecydowałem się na kup... Nie mijam wielki billboard. No już. Zdecydowałem się na... I to też jest pewnie symptomatyczne w pewnym stopniu. No ja czuję się w pewnym sensie wykorzeniony trochę, bo wszyscy wiecie, że ja stąd jestem, prawda? I to miejsce jest zawsze we mnie. Ja nawet sobie tutaj tatuaż zrobiłem z tym miejscem, już teraz nie będę się obnażał. Ależ proszę. Zrobiłem sobie rozpudę i ten most kolejowy, który jest jakimś takim moim, nie wiem, takim hajmatem, kurczę, który do końca życia będę pamiętał. I to jest takie najcieplejsze miejsce w sensie fizycznym, bo jak jest lato, prawda, to tam praży, ale takie, które jest w moim sercu i zawsze, nie wiem, no, jak sobie myślę o dzieciństwie i dorastaniu, dojrzewaniu i takim beztroskim przeżywaniu życia, to mi się zawsze kojarzy rozpuda i to chodzenie na ryby i opalanie się, jedzenie kanapek, które tam mama przygotowała. No jakiś taki, to jest taki dla mnie taki szczególny obraz, który chciałem sobie tutaj zrobić. No więc ja, ale czuję się też w pewnym sensie wykorzeniony, bo ja wyjechałem stąd prawie 20 lat temu, prawda? Rodziców już nie ma, wiecie o tym doskonale. Nie ma tu żadnej mojej rodziny takiej najbliższej. Marcin też mieszka za granicą, ale jednak czuję się z tym związany. Drugim takim miejscem, z którym się też czuję związany, a w którym spędziłem już właściwie pół życia, to jest Toruń. Miejsce, w którym skończyłem studia, w którym poznałem ludzi, poznałem Magdę, zresztą tutaj jest, gdzieś tutaj. Poznałem ludzi, z którymi założyłem pierwszy zespół, z którymi do dzisiaj się przyjaźnię. Już dzisiaj mogę powiedzieć, że to jest przyjaźń, bardzo głęboka zresztą. I z którymi stworzyłem kolejny zespół, czyli zespół Organek. To jest drugie miejsce. Trzecim miejscem jest niewątpliwie Warszawa, bo... I to nie jest jakiegoś snobizmu, tylko ja w tej Warszawie właściwie zacząłem czas spędzać już od czasów licealnych, bo już zacząłem wtedy tam jeździć, później zaczęła się Sofa. Też zaczęliśmy tam jeździć. To jest takie niby miejsce zawodowe, ale po, nie wiem, 20 kilku latach to już nie jest miejsce, które się kojarzy z zawodem, ponieważ już tak te miejsca są wydeptane, że trudno powiedzieć, że to jest jakieś miejsce pracy. No. I też tam mam swój kąt. Więc, ale tak, w Toruniu w końcu w wieku 42 lat postanowiłem kupić własne mieszkanie. I to jest dla mnie duża rzecz w ogóle, muszę powiedzieć, bo to jest pewnie bardzo późno na zakładanie własnego gniazda, nie wiem, czy odnajdywanie swojego miejsca takiego, które ja chcę nazwać domem. Bo ja cały czas przebywam w różnych miejscach, które tu się wynajmie mieszkanie tu, ale zawsze uciekałem pewnie od tej myśli i pewnie od tego... Przepraszam, muszę to wyłączyć, bo zawsze uciekałem od takiej chęci jakiejś stabilizacji i to pewnie to łatwo wytłumaczyć, nie wiem, tam różnie, już nie chcę tu wchodzić w jakieś osobiste sprawy, no ale w końcu na to się zdecydowałem i to jest dla mnie bardzo ważny moment w życiu w ogóle.
Nie wiem, o co mnie zapytałeś, ale gadam po prostu. A, no, bardzo miło. Tak. No, Katarzynka to jest oczywiście, państwo pewnie nie wiem, czy wiedzą, czy nie wiedzą, to jest takie uhonorowanie karier niektórych ludzi, którzy są związani z Toruniem, ponieważ Toruń słynie z pierników i z tych Katarzynek toruńskich, no to nam na rynku głównego miasta są te Katarzynki wmurowywane. No, to bardzo mi miło było, ale ja muszę też z drugiej strony powiedzieć, że no, dostałem kilka nagród w swoim życiu, ale poza tym momentem, kiedy się je odbiera i sobie pomyśli człowiek, że jest mu miło, no to właściwie, przepraszam, że to powiem, ale nic po tym nie pozostaje. No, ja przechodzę po tym rynku wielokrotnie, zapominam, że idę po tej Katarzynce. No, jest mi miło, no, nie wiem, czy to nie jest za mało, ale nie potrafię wykrzesać z siebie więcej, żeby powiedzieć, że jest mi bardzo miło. Jest mi miło. No to świadczy o twojej skromności, tak? Nie kolekcjonujesz nagród. To nie jest kwestia skromności, mi się wydaje, tylko jakiś taki... Chciałbym to odczytywać jako samoświadomość, jako to, że po prostu... No to jest pewien glichtr, jakiś splendor, no ale to nic w naszym życiu nie zmienia, prawda? No, co? No nic, no co mi to... Powiedzcie, co mi rozwiązuje, jaki problem... Przechodzisz do historii. Oby nie za wcześnie. W życiu nam te splendory nie rozwiązują żadnych spraw, prawda? No, no co, no? Że Katarzynkę mam. Cegiełka we wszechświecie. To muszę powiedzieć, że Toruń nas obłaskawił jeszcze szczodrzej, bo jak mieliśmy jeszcze ten spół Sofa, to dostaliśmy swoją gwiazdę w gwiazdozbiorze, już nie pamiętam teraz, jakiś tam... Już nie pamiętam, wężownika, dobra, już pamiętam, w takiej konstelacji. I mamy swoją gwiazdę, która się nazywa Sofa. I ona jest we wszechświecie. Słucham? No miasto. takie mamy gwiazdorskie miasto. Ale też gwiazd. Ale dobra, ale już jakby konkludując te sprawy takie dotyczące nagród, no to... Na pewnym poziomie kariery, jakiejkolwiek kariery, czy to człowiek, nie wiem... No jakikolwiek, nie wgłębiając się w szczegóły, no człowiek może, nie wiem, no liczyć, albo nie wiem, albo przydarzają się te nagrody, ale naprawdę niczego nie zmieniają, ani nie zmieniają też mojej świadomości zupełnie niczego. Mógłbym je spokojnie wszystkie zebrać do kartonu, oddać, nie wiem, no na przykład, na woźmie. Tak, ja to rozumiem i ja jestem... Tak, ja też nie chcę być źle zrozumiany, bo to sprawia mi olbrzymią przyjemność i też czuję taką pewną nobilitację i to, że ktoś zauważa, że ja coś robię w ogóle i że to jest docenione i że to jest być może na wystarczającym poziomie, żeby to docenić w taki sposób, tylko chcę powiedzieć coś innego, że to też nie zmienia człowieka, znaczy mnie nie zmienia w jakiś taki zasadniczy sposób, tak. Zasadniczy sposób, że myślę sobie, że nie, no teraz to ja już mam Katarzynkę, no to... To już ja nic nie muszę w ogóle w życiu. Tak, no tak. Tak, słucham. Ja właściwie miałam książkę, chciałam powiedzieć, tylko chciałam panu podziękować za to, że pan zawsze mówi, że pan jest zraczek. Ja sobie nie wyobrażam tego, że mógłbym nie mówić, że jestem zraczek. Przykro mi. Tak naprawdę trochę jestem od pana młodsza, ale to też tak gdzieś oscyluje około 40 i tak przeanalizowałam swoich znajomych po przeczytaniu tej książki. No i my tak faktycznie jesteśmy w międzyczasie. I oni też tak jak analizuje społeczeństwo, to tak naprawdę ta granica podejmowania ważnej decyzji jakby lata się przesuwają, bo wcześniej nasi rodzice podejmowali decyzje mniej więcej w wieku 20,
trzydziestu kilku lat, a nam to się przesuwa gdzieś tam do 40. I w sumie muszę Panu powiedzieć, że dziękuję, bo fajna książka. Znaczy nie, fajna to złe słowo. Dobra. No i tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję, ale no to też jest moja refleksja, no to, że tam ktoś napisał jakiś krytyk, że to jest banalny temat. No dla mnie nie jest banalny, no, że znowu dostajemy tę samą opowieść o znudzonym życiem jakimś tam kolesiu, który tam nie może sobie poukładać. No dla mnie to nie jest banalny temat, ponieważ to jest moje pokolenie, moje środowisko i ja czuję się z nim bardzo związany i to jest jakby temat numer jeden właściwie, który się przewija pośród tych ludzi, z którymi ja obcuję najczęściej. Więc dla mnie to było taki naturalny start albo punkt wyjścia w ogóle, jeżeli chodzi o dzielenie się tym, co ja mam do powiedzenia, jeżeli ktoś chce w ogóle zwrócić na to uwagę, na temat, nie wiem, naszego pokolenia, czy świata, czy, no świata to już za dużo powiedziane, ale jakiejś takiej rzeczywistości wokół nas. Ja nie wyobrażałem sobie, że mógłbym to pominąć. Więc to jest no, w tym sensie bardzo prawdziwe. Zawsze żyjemy emocjami. Gdybyśmy nie żyli emocjami, to bylibyśmy, nie wiem, no, przepraszam, że to powiem, ale trupami po prostu emocjonalnymi. No, jeżeli nie mamy do dyspozycji emocji i szansy ich przeżywania, to po co mamy żyć w ogóle? Z emocji jesteśmy, przecież człowiek jest z emocji, prawda? Z emocji jest piękny. Z emocji potrafi też być straszny, ale to jest w tym wszystkim fascynujące i to nas odróżnia. Chociaż tego nie jestem taki pewien od świata całej przyrody. No. Tak. Inspiracje. No to też jest zawsze trudne pytanie dla mnie do... A wyście naprawdę przyjechali z Torunia? Specjalnie? Nie. A no właśnie, właśnie. A no tak. No. Inspiracje, no. No mama oczywiście jakiś tam taki krąg zainteresowania, taki stylistyczny pośród różnych pisarzy i oczywiście to gdzieś tam się z tego pewnie bierze, ale nie jest tak chyba, że bezpośrednio któryś pisarz na mnie tak wpłynął, że... I to nie tylko dotyczy pisarza, ale dotyczy też innych artystów, czy w ogóle ludzi. No, pewien taki obszar wrażliwości, który mnie interesuje, łączy tych wszystkich ludzi, którzy na mnie wpływają po prostu. No. To się... Ojej, to... Ty... Nie, to ja... Organkiem oczywiście. Nie, to tej nie. Tak. No więc gdybym pani, znaczy ja oczywiście podzielę się chętnie, tylko gdybym wskazał teraz konkretnych pisarzy, czy nie wiem, muzyków, którzy mają kształtować czyjeś państwa drogi, no to oczywiście to byłby błąd logiczny zupełnie, no bo to każdy musi to zrobić na własną rękę, bo to wtedy dopiero będzie prawdziwe i będzie miało jakikolwiek sens. I wtedy zaistnieje szansa, że ta relacja się wydarzy w ogóle, prawda? I że oni będą na nas mieli wpływ. No natomiast ja, jeżeli pani pyta, no ktoś mi powiedział ostatnio, że przeczytał nowego Welbecka Serotoninę i później moją i właściwie jakby czytał jedną książkę, co dla mnie jest olbrzymim wyróżnieniem, ale nigdy bym nie pomyślał, że oczywiście Welbeck jest dla mnie bardzo ważnym pisarzem, a chociaż Serotonina nie zrobiła na mnie takiego dobrego wrażenia jak jego kilka wcześniejszych książek. No ja czytam dużo takich... tak jak powiedziałem, no, ja nie specjalnie lubię literaturę gatunkową w ogóle. Nie czytam kryminałów, nie czytam poezji sensacyjnych. Ja szukam literatury w literaturze. Dla mnie literatura jest słowem przede wszystkim. Jest frazą, jest zdaniem, jest pewnym... jest pewną refleksją, którą się uda zawrzeć, jakąś emocją, czy czymś takim bardzo elektryzującym, co się udaje zawrzeć w słowach.
powiedzmy, no nie wiem, co ja ostatnio takiego czytałem. No, absolutnie już to mówiłem wielokrotnie, ale ja nie potrafię się z tej książki otrząsnąć i cały czas ją mam przy sobie. Andrzej Płatonow dla mnie to jest duże zaskoczenie po wielu latach tam kartkowania literatury. Jak przeczytałem nowe wydanie Dołu, to się kiedyś nazywało Wykop, bo to było tłumaczenie Andrzeja Drawicza, teraz jest nowe tłumaczenie Pomorskiego i to się nazywa teraz Dół. No to nawet w zestawieniu tych dwóch słów wykop i dół czujemy pewną emocję. Dół jest czymś silniejszym, prawda? I tym jest właśnie literatura. Tego szukam. I w, no, Płatonow, no to... Welbeck. Przeczytałem ostatnio, no już nie ostatnio, bo już już to mam dawno za sobą, całego Gombrowicza właściwie. Bo ten Gombrowicz, którego dotykamy gdzieś tam w liceum, mam wrażenie, że jest o wiele za wcześnie podawany ludziom, bo on jest kompletnie nie do odczytania. I tak jak nic z niego nie rozumiałem, nie wiem, gdzieś tam w średniej szkole, czy kiedy to było, tak teraz jestem zachwycony i właściwie rozumiem, dlaczego on był kandydatem do Nobla i szkoda, że go nie dostał. Ostatnio, tak szukam teraz myśli, co na mnie takie wrażenie zrobiło. Zanim się pan na myśli, tak. To ja chciałam zwrócić uwagę na język pań. Tak. Na wygodę zdań. Przepiękna. Dziękuję bardzo. Długo, wieloszłowowe zdania i pełne zrozumienia. Dziękuję. I to jest dla mnie ważne zdanie. Wie pani dlaczego? Bo ta książka, ona obrywała mocno też tam od niektórych czytelników, ale po pewnym czasie zrozumiałem dlaczego. I to jest ciekawe, bo ona na początku bardzo obrywała, teraz ma coraz lepsze notowania i coraz lepsze właściwie oceny. I zrozumiałem dlaczego, bo też rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Nie chcąc jakby nikogo obrażać, tylko książkę dwudziestolatkowie, czy tam, no, nie wiem, ludzie z tej generacji, którzy czytają tę książkę, mówią, że te zdania są właśnie zbyt długie i niezrozumiałe. Właśnie, o to chodzi. Ja chcę powiedzieć coś, że my właściwie oduczyliśmy się chyba, czy... Tak, tak. Że odchodzimy, dążymy do pewnej prostoty, którą wymusiły na nas dzisiejsze czasy. My jesteśmy właściwie wychowani trochę na serialach dzisiejszych, na tych HBO, na tych Netflixach. Tam jest bardzo prosta, szybka fabuła. Pokolenie SMS-ów. Pokolenie SMS-ów, tak. Tych messengerów i tak dalej. Ale ja też bardzo silny wpływ widzę seriali, które dzisiaj są bardzo popularne. Tych takich bardzo dobrych seriali, sam je oglądam. Ale widzę, że tam jest bardzo spójna, szybka fabuła z szybkim finałem. I tego ludzie... Tak, ale też ludzie tego oczekują po książkach. I mówią, że bo to rozwlekła, że coś tam, że na początku to musiałem dwa razy czytać, żeby to zrozumieć. Szkoda, że tak jest. Ja nie twierdzę, że napisałem tak mądrą książkę, bo uważam, że to się czyta, no tak mam nadzieję. No. Więc chcę powiedzieć, że ludzie się odzwyczajają od czytania po prostu w ogóle. I od rozumienia treści bardziej złożonej, znaczy zdań złożonych, wielokrotnie złożonych. I to jest przerażające. Szczególnie mówię to o młodych ludziach. Oni wymagają tego, co mają na co dzień, czyli krótkich, jednoznacznych, prostych zdań, równoważników zdania. I przestajemy czytać, rozumieć bardziej złożone komunikaty. To jest bardzo niepokojące. No więc pani bardzo dziękuję za to, bo ja sobie cenię taką pewną kwiecistość stylu, ale... No właśnie, ale przy tym sobie cenię nie samą kwiecistość, ale to, że można w niej zawrzeć sens, który jest łatwo odczytywalny. Bo jeżeli oczywiście to jest bełkot, no to jest bełkot. Bardzo dziękuję, bo to jest dla mnie ważne. No serio ważne. Ale niektóre zdania są tak pięknie skomponowane, że czytałam
trzy razy jedno zdanie, żeby umieć się tym zdaniem zachwycić. Także też jestem bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Posyłam skoliozę twarzy. Dziękuję. Rzuca cegiełka, to by ktoś mi powiedział, że ta książka się śpiewa. I coś w tym jest. Tak, i to był jeden z zarzutów w ogóle, gdzieś tam przeczytałem w jakiejś opinii, że Organek pisze książkę, jakby pisał piosenkę. Ja nie wiem, czy to traktować jako zarzut, no ale to było w charakterze zarzutu właśnie, że powinienem oddzielić dwa światy. Ja w ogóle trochę nie rozumiem, znaczy rozumiem, no staram się rozumieć, ale nie rozumiem pewnych, albo nie zgadzam się bardziej z niektórymi argumentami. Chciałbym przy rzeczowej dyskusji je omówić, ale nie mam, ci ludzie, którzy to napisali, no nie mam takiej okazji. Bo ja uważam inaczej i to nie bierze się z mojej nieświadomości, tylko ja po prostu naprawdę myślę inaczej. Myślę inaczej o frazie, o zdaniu. O tym, że naprawdę nie każda książka, którą dzisiaj czytamy, musi mieć równoważniki zdań i wtedy jest dobra. Ja teraz bardzo upraszczam, nie? Tylko czytam te wszystkie propozycje, na przykład ja bardzo śledzę uważnie rynek i czytam mnóstwo tych propozycji, na przykład do Nike, czy tam do różnych innych nagród i próbuję uczyć się z tego, wyciągać jakieś wnioski, tylko muszę powiedzieć jedną niepokojącą rzecz, znaczy to jest taka moja refleksja na swój własny użytek i być może ona nie jest prawdziwa, ale że inteligentny człowiek dysponujący pewnym warsztatem, być może tak jest, że potrafi w taki sposób napisać książkę, żeby ona się kwalifikowała do pewnego rodzaju nagród. Przepraszam, że to powiedziałem, ale tak sobie gdzieś tam myślę, że błyskotliwy autor potrafi to tak wypośrodkować, żeby to gdzieś tam się działo w pewnym... Nie chcę, żeby wyszła teraz ze mnie jakaś frustracja, tylko to jest takie moje głębokie przemyślenie, które bierze się z obserwacji rynku od jakiegoś tam czasu. No. Książki są w jakimś pewnym szablonie, który jest łatwy do przewidzenia. Nie wiem, teraz wyszedłem na frustrata, ale chciałem to... Nie, no ja myślę tak jak myślę o robieniu muzyki czy o pisaniu piosenek, tak samo myślę na swój własny użytek, na opisaniu prozy, no. Ale właśnie to jest w tym wszystkim fajne, że tu mam zupełną dowolność i jestem kompletnie nieograniczony niczym. Bo to też jest jedno z... Teraz już przejąłem, teraz będę ja gadał. Proszę bardzo. Bo to też jest jedno z pytań, właśnie tutaj zadałaś, co się łatwiej pisze, czy książkę, czy... To są dwie różne zupełnie formuły. Piosenka to jest taka wierszowana, bliższa wierszowi forma, bardzo ograniczona frazą muzyczną nawet, pewnym rytmem, rymem. A tutaj mam zupełną dowolność i chcę z tej wolności korzystać. Już powiedziałem. I na to pytanie też nie umiem odpowiedzieć, ponieważ musiałbym za dwa kartony brać zawsze. Tak samo jak z tych płyt. Nie ma tak, że... Ja nie chcę się przyzwyczajać do myśli, że jest... A, no właśnie, ten Kindle tam... Ja nigdy nie chciałem się przyzwyczaić do myśli, że coś jest moją ulubioną rzeczą albo czymś ulubionym, bo to znaczy, że musiałbym się ograniczyć w pewien sposób i nie dopuścić czegoś innego, żeby było za chwilę czymś moim ulubionym. Ja po prostu trochę się nie zgadzam z tą myślą, że coś może być moją ulubioną. Tak. W sensie tak, najbardziej wartościowe. O, to jeszcze trudniejsze. To jeszcze trudniejsze, bo... No nie, no. No nie, tu też mam kłopot, no. Bo mam tych... Ja mam po prostu ulubione obszary, ulubionych autorów, których mógłbym sobie czytać właściwie w kółko, ale... Polecam Państwu Camus. I na niego zwróciłem uwagę, przepraszam, że tak gadam, może to jest nieskromne, ale... Eustachy Rylski, który mi tam napisał parę słów, a którego ja właściwie od wielu lat bardzo, bardzo cenię. Ciągle opowiadał o Albercie Camus. I
Ja oczywiście pamiętałem go z liceum, ale to jest taka, to było takie wspomnienie jak o Gombrowiczu. I musiałem go na nowo odkopać i właściwie zrozumiałem, dlaczego on o nim mówi. No już. Płyty powstały dwie. Książka jedna. Czy rachunek będzie wyrównany? Nie, to pierwsze będzie. Płyta, płyta. Teraz będzie płyta, bo... na szczęście po 5 latach, po 6 właściwie takiego grania w kółko robimy sobie w końcu przerwę, bo no, ja muszę powiedzieć, że jestem wyczerpany. Naprawdę, jesteśmy w ogóle wyczerpani. Bo to jest... nie, bo to się... Frywolnie się o tym myśli, że to jest takie fajne życie, prawda? Że się jeździ z tą gitarką, tam się gra, kurczę, tutaj jest tyle ludzi, tak jest fajnie. No jest fajnie, ale to jest olbrzymie też, to jest bardzo ciężka praca, muszę wam powiedzieć wszystkim. To ja nie cierpię już właściwie podróży busem, bo ja przemierzyłem Polskę już tyle. Ja po prostu w każdym mieście, w którym jestem, wiem, gdzie jest apteka, wiem, gdzie jest CPN. Gdzie jest, nie wiem, gdzie tam, nie, po kolei ja wiem, gdzie co jest. Nie no, to... Nie, po prostu te podróże są bardzo męczące. Bardzo męczące, na przykład powiedzmy, mój weekend czasami się zaczyna w czwartek i kończy się w niedzielę. I teraz trzeba przejechać te wszystkie... Słucham? A, no jak studia. Trzeba przejechać te wszystkie miasta, bo na przykład po 5 czy 6 godzinach w busie wysiąść, nie wiem, wykąpać się, zjeść obiad, zrobić próbę, chociaż na szczęście teraz już my tych prób nie robimy, wyjść i być mistrzem świata, zagrać ten koncert, szybko się zwinąć, na szczęście też już od wielu lat tego nie musimy robić, mamy tam ludzi, którzy nam pomagają, ale szybko, te emocje muszą szybko zejść, to człowiek musi się położyć spać, rano wstać, najczęściej o jakiejś wczesnej godzinie, znowu przejechać te tam 5 czy 6 godzin, znowu wyjść na scenę i czasami człowiek jest w takim kołowrotku, w ogóle myśli sobie, jak już skończy się ten weekend, to poniedziałek jest w ogóle, jestem dętka, wtorek, środa, tak gdzieś dochodzę do siebie i czwartek bus już czeka. I tak... Zdarzyło się pomylić miasta? Oj, zdarzyło się, naprawdę. I to się nie bierze z tego, że ja nie interesuję się tym, gdzie gramy, tylko po prostu... Czasami się mylą, naprawdę, naprawdę przysięgam, że czasami się mylą miejsca, gdzie się jest i już tak, no bywało i to, ale to rzadko, no ale czasami bywało. Cześć, gdy, tam, Wrocław. Ale tak to jest, no i to jest dosyć trudne życie i cieszę się, że po 5, 6 właściwie już zaraz latach robimy sobie taką przerwę na ponad pół roku albo nawet więcej, może nawet zobaczymy, ile to potrwa. Chcemy spokojnie nagrać płytę, ale też trochę odpocząć, bo ja nie byłem na wakacjach, nie wiem, 3 lata, przez chwilę tam gdzieś byłem, ale oprócz jeszcze tych obowiązków, bo chcę powiedzieć jedno, że to, że wychodzę na scenę, to nie oznacza, że to jest cała moja robota. To jak ja wychodzę na scenę, to wtedy mam wolne tak naprawdę, bo ja nie muszę się niczym zajmować, sobie tam pogram, pośpiewam, jest fajnie. Ale żeby do tego doprowadzić, ja też się tym nie zajmuję, bo mam menadżera jednego, tam drugiego. I ludzie, ale jest bardzo dużo różnych rzeczy, które, no, których wymaga tak zwana kariera. Przepraszam, że to powiem, ale tak jest. Przemo, przebiej moje pytanie. Ja dałem jej, ta książka jeszcze jedna będzie? Będzie. Teraz nagramy płytę. Teraz chcemy zrobić przerwę, żeby nagrać płytę. Ale ja już myślę o drugiej książce, myślę o niej bardzo poważnie, myślę o... szukam jakiegoś pomysłu, też wyciągam wnioski. Ja się chcę tego na serio uczyć. To nie jest tak, że ja napisałem książkę dla promocji samego siebie, tak jak rozmawialiśmy. Bo to nie jest najprostszy sposób na promocję samego siebie. Jakbym chciał bardziej wypromować samego siebie, to poszedłbym do telewizji, do jakiegoś programu, a wszystkie właściwie zaproszenia odrzuciłem. Bo miałem już ze wszystkich programów propozycje, z voice'ów i tam wszystkich. Ja tego po prostu nie chcę robić, bo... Nie chcę tańczyć z gwiazdami, no. Nie chcę być jurorem, nie chcę tańczyć. No. Nie, bo to jest pewnego rodzaju pułapka też. Jak się w to wchodzi, to już nie ma powrotu właściwie do takiego prawdziwego życia. A ja chcę traktować to moje zadanie, które sobie sam narzuciłem, poważnie. No ja
Ja chcę nagrywać płyty, rozmawiać z ludźmi, pisać książki, a nie występować na lodzie. No, jakoś mnie to nie bawi. Paparazzi jeszcze cię nie ścigają? Słucham? Paparazzi cię jeszcze nie ścigają? Nie, to nie ścigają mnie, bo nie daję im powodów, żeby mnie ścigali, no bo nie wiem, no nie występuję na lodzie, nie skaczę do wody, nie wiem, no. Zdarza się, że nikt nie zagadał, tak. Nie, no to oczywiście te spotkania są czasami bardzo miłe, no ale czasami nie są miłe, no muszę powiedzieć. No, przepraszam, że to powiem, to taki drastyczny przykład, ale kiedyś mnie pan poprosił o autograf w toalecie na stacji benzynowej. Ale przepraszam, że to jeszcze powiem, ale przy pisuarze, przepraszam. Ale... No i... A czym miał być? No i tak człowiek sobie myśli, kurczę, naprawdę teraz? Nie wiem z jakiego powodu, ale przecież mógł poczekać, aż wyjdę, prawda? No nie, ale to zdarza się, no różnie. No wtedy nie mogą uciec. No tak, no ja też rozumiem to, ale też nie staram się być tak na świeczniku, jak niektórzy są, no z tych względów, o których powiedziałem, bo mnie to nie interesuje po prostu. Nie. No, trudno. Ale to też nie mogę powiedzieć, że to jest jakiś ciężar wielki, który noszę, prawda, to jest bzdura, no po prostu, no jest mi bardzo miło oczywiście, tylko chcę robić coś więcej niż pokazywać gębę w telewizji, bo to nie jest jakby cel sam w sobie. No. A pomóż mi zrozumieć się do końca, bo trwoga tak. Ani nie jest do końca lękiem, ani nie jest tak. Strachem. Jest takim uczuciem, które się pojawia, nie wiadomo skąd. I ona albo ci towarzyszy i musisz to sobie zrobić i wtedy się gdzieś gubisz, albo znajduje się ktoś, kto ci pomoże tutaj na nowo, bo zazwyczaj tak. Fajnie jest, jak ktoś jest tak. No trwoga, w ogóle ten tytuł nie jest mój, prawda? On jest wzięty z takiej teorii, która w psychologii funkcjonuje tam z jakieś 30 lat. I mówi o tym, że taki podstawowy lęk przed śmiercią, który mamy w sobie zakodowany jako ludzie świadomi, człowiek wymyślił sobie takie, czy w jakimś rozwoju ewolucji, nie wiem, wykształciły się w człowieku takie mechanizmy, które stosuje podświadomie, żeby ten lęk zagłuszyć, czyli to są takie dwa podstawowe, czyli świadomość, samoocena i świadomość. Jeżeli, no nie wiem, no powiedzmy samoocena, no pozytywna samoocena, no czujemy się częścią, taką ważną częścią jakiejś społeczności, więc myślimy sobie, że mamy prawo tu być, że zajmujemy jakąś należytą nam część świata, spełniamy jakąś rolę społeczną, czujemy się dowartościowani, czujemy sens swojego życia. Albo na przykład taka, albo światopogląd, spójny światopogląd na temat świata. Na przykład powiedzmy osoby wierzące mogą sobie pomyśleć, mój światopogląd zakłada, że jest Bóg, że to nie jest ostatnie życie, że coś jest po śmierci, dzięki temu wierzę, że nie jestem, że to moje życie ma sens, prawda, że gdzieś coś się jeszcze będzie. I dzięki, to są takie podstawowe mechanizmy, które w nas funkcjonują. Ci moi bohaterowie, zresztą sama już o tym powiedziałaś, nie tyle są pozbawieni, co nie potrafili wykształcić w sobie tych mechanizmów, ponieważ ani ten spójny światopogląd ich nie cechuje, bo oni są dosyć porozbijani i nie wykształcili poprzez swoje doświadczenie takiej samoświadomości, która by im pozwalała funkcjonować bez jakiegoś lęku. No bo ani nie są specjalnie wierzący, ani szukają tego Boga tam gdzieś na pewnym etapie, ale bardziej to są jakieś takie różne dywagacje. Ani też te życia zawodowe im się tam niespecjalnie udały, ani te uczuciowe, prywatne też, bo mają porozbijane życiorysy. Więc ta trwoga, więc nie potrafili tej trwogi gdzieś tam zdusić. I tak jak powiedziałaś, tę trwogę może zgasić druga osoba, prawda? No, dając swoją miłość, nie wiem, tworząc jakąś taką relację, która by
która by nam wypełniała życie, ale oni tego nie mają. No. Borys jest niespełnionym. Borys jest facetem, który jest do cna samotny w ogóle. I tam są różne szczegóły podane jego życiorysy, które o tym świadczą. Aneta właściwie była w jakimś związku, w jakiejś firmie, ale już dawno zrozumiała, że ten związek polegał na tym, że ona dała się wykorzystywać, ale po to, żeby, nie wiem, lepiej żyć. Wyjechała z tego swojego Wolina, miała jakąś tam karierę i to była jakaś fantazja na temat życia, na temat szczęścia, ale tak naprawdę to nie było jej szczęście przecież, nie? Ona była, no, przepraszam, że to powiem, ale jakby w pewnym sensie to była taka psychiczna prostytucja, no. Ona dała się wykorzystywać po to, żeby się lepiej poczuć i mieć coś z tego. Ale to nie była żadna miłość. Oni tego nie mają w życiu, no i dlatego stąd się bierze ta trwoga. Oni tego nie wykształcili. No właśnie, wykształcić chyba, to jest celne pytanie, no nie da się tego wykształcić pewnie świadomie, tylko to splot okoliczności i to, jak żyjemy, jakie podejmujemy decyzje i pewien wynik tych wszystkich decyzji, które podejmujemy w życiu, sprawia to, że albo tę trwogę zagłuszamy, albo nie, no. Chyba tak, bo świadomie się tego nie da zrobić, nie da się z dnia na dzień powiedzieć: moje życie ma sens od dzisiaj. No nie da się. Tego człowiek nie może sobie powiedzieć. Może to poczuć, może bardziej lub mniej świadomie nad tym popracować, ale nie da się tego po prostu sobie wmówić. Dobra, dziękuję chyba Państwu bardzo. Bardzo dziękuję naprawdę za przybycie. Nie sądziłem, że tyle ludzi przyjdzie i dziękuję, że jesteście ze mną. Widzę, że mnie wspieracie i tam jest bardzo dużo, bo wiem, że stąd przecież tyle lat temu, ale od jakiegoś czasu coraz częściej tu przyjeżdżam i wiem, że jesteście ze mną i to jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo Wam za to dziękuję.